Sępólno Ukraińskie przygotowuje się do sezonu turystycznego. Z początkiem wakacji ruszy miejskie kąpielisko. Bezpieczeństwa będą pilnować ratownicy. Na wodzie znowu pojawią się zjeżdżalnie, trampoliny i tor przeszkód. Jezioro Sępoleńskie to również doskonałe miejsce dla żeglarzy. W okolicach Molo można bezpłatnie zacumować swoją łódź i skorzystać z przyłącza energetycznego. Dla zainteresowanych zostanie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu wodnego. W ofercie w tym roku znajdą się także żaglówki. Po raz pierwszy w naszej gminie pojawią się łodzie żaglowe typu Sigma. Każdy, kto posiada patent, będzie mógł skorzystać z uroków właśnie pływania pod żaglami, ale będą też i dodatkowe łódki wyposażone w silniczki elektryczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się te łodzie. Mieliśmy do tej pory tylko dwie takie łódki, teraz będzie ich łącznie 7, więc myślę, że też wystarczy dla tych, którzy chętnie popływają sobie po naszym jeziorze, zwiedzą najdalsze zakątki naszego urokliwego jeziora. Ci, którzy bardziej aktywnie chcą wypoczywać, będą mogli też skorzystać z nowo wytyczonej trasy pieszo-rowerowej wokół Jeziora Sępoleńskiego. Mamy taką trasę przygotowaną, to jest 15 km po trudnym terenie, bo są i zjazdy, podjazdy i są drogi troszeczkę w piaseczku, troszeczkę utwardzone przejazdy przez miasto. Niemniej po drodze jest przygotowanych 6 punktów widokowych, gdzie można z trasy tej zjechać nad jezioro, odpocząć. Są przygotowane ławostoły, pomosty widokowe na jezioro, także spokojnie taką trasę w 2 godziny można pokonać, korzystając z uroków przyrody, która tutaj jest fantastyczna. Już niebawem będzie można odpocząć na nowo powstającym polu namiotowym. Na południowo-zachodnim wzniesieniu Jeziora Sępoleńskiego powstaje dodatkowa infrastruktura turystyczna. Nie zabraknie też miejsca dla zmotoryzowanych gości odwiedzających ziemię krajeńską. W tym roku ruszy również pole biwakowe, które zlokalizowane jest na starej plaży przy ekobazie w pięknym malowniczym miejscu. Już trwają przygotowania, trwa budowa budynku socjalnego, gdzie będą znajdowały się prysznice, toalety, miejsca do mycia naczyń, powstaną miejsca dla kamperów wyposażone w skrzynki z prądem. Całe pole będzie również oświetlone i przygotowane dla turystów. Mamy nadzieję, że na początku lipca uda nam się to pole otworzyć ze względu na trwającą jeszcze tam inwestycję. Oprócz wypoczynku będzie można skorzystać z wielu interesujących wydarzeń kulturalnych, plenerowych spotkań i sportowych ciekawostek. Jedną z nich planują zorganizować miłośnicy sportów ekstremalnych. Zamierzają przepłynąć jezioro z okazji Dni Miasta. Jest to dystans już dla ludzi wyjątkowo zaawansowanych. Nie jest to dystans dla amatorów. 5 km będziemy się płynąć około godziny 40 minut. Dlatego jest potrzebne całe zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa, żeby nikomu nie stała się krzywda. Miasto położone jest na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Stąd łatwo dojechać do rezerwatów przyrody. Dla miłośników natury to wyjątkowe miejsce do prowadzenia obserwacji m.in. rzadkich gatunków ptaków, a także bogatej szaty roślinnej występującej na Pojezierzu Krajeńskim.